Witamy Państwa serdecznie na terenie zbiorników wodnych Łomaska Segielnia. Pogoda nas dzisiaj troszeczkę nie spieszcza, choć rano odbyły się zawody wędkarskie. Przy pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, już o godzinie 5 spotkali się wędkarze. Cieszę się, że po półrocznej przerwie od wykonania rewitalizacji tego terenu możemy się spotkać właśnie tutaj na tym obiekcie. Przed nami jest wieczór atrakcji. Na początku chciałbym wspomnieć krótką historię tego miejsca, na którym się tutaj znajdujemy. Otóż Segielnia, która się znajduje w niedalekiej odległości od nas, została wybudowana w 1959 roku. Segielnia Łomaska potrafiła nawet wydobyć do 1,5 miliona cegieł rocznie. Ostatnim właścicielem cegielni był pan Andrzej Szczepański, który wraz z panem Adamem Trochimiukiem, fotoreporterem tygodnika Słowo Podlasie, przekazał materiały do tablic informacyjnych, które się właśnie tutaj na tym obiekcie znajdują. Dzięki nim możemy poznać, jak funkcjonowała cegielnia, jak wyglądało branżowe wykonywanie cegieł, również słownictwo. I na tych czterech tablicach właśnie znajduje się ta historia ze zdjęciami, także również niektórzy mieszkańcy Łomas mogą siebie zobaczyć w tym momencie. Cegielnia funkcjonowała do 2008 roku. Następnie w 2013 roku wspólnota gruntowa Łomas, która była właścicielem tego obiektu, przekazała ten obiekt w formie darowizny aktem notarialnym gminie Łomazy. I ten obiekt w strategii rozwoju gminy był przez wiele lat wpisany jako obiekt do zrewitalizowania. W 2018 roku gmina ubiegała się o środki finansowe do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu, czego efektem było podpisanie umowy z marszałkiem województwa i przystąpiliśmy do działania. Gmina współpracowała z kołem naukowym planistów Smart City w Lublinie przy UMCS-ie i studenci pod kierunkiem pani dr Dagmary Kociuby wykonali zagospodarowanie tego terenu. Byli takim motorem napędowym, jak również dzięki nim został wykonany prawdziwy projekt. Że eksploatujemy to pole. Wykonaliśmy tutaj już kilka projektów. Ten jest pierwszy, który został zrealizowany. W najbliższym czasie mamy nadzieję na otwarcie stadionu, który również jest wykonywany według naszego projektu. Każdy teren jest wyzwaniem, czy jest duży, czy jest mały. Generalnie staramy się wydobyć wszystkie walory i uzewnętrznić potencjał każdego miejsca. Mam nadzieję, że w tym przypadku nam się udało. Najfajniejsze jest to, że ta koncepcja jest spójna, że nie ma tutaj takich elementów, które do siebie nie pasują. I coś, co mnie najbardziej ujęło, wójt potwierdził, że to miejsce stało się taką wizytówką Łomas, jest atrakcyjne, przyjeżdżają tutaj ludzie nie tylko po to, aby łowić ryby, ale również po to, aby spacerować. Łomasy były pierwsze i Łomazy spowodowały taką lawinę, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, także bardzo się z tej współpracy cieszymy i obserwuję jedną rzecz, która bardzo, wydaje mi się, jest bardzo unikalna, a mianowicie ogromne zaangażowanie młodzieży lokalnej w te projekty. Gdyby nie Ewa Głowacka, myślę, że tej współpracy by nie było. Mieszkanka Łomas, szefowa koła naukowego planistów, jak gdyby zainicjowała tą współpracę, władze były otwarte i to od tego się zaczęło. Symboliczna ryba śpiewająca, mam nadzieję, że zarządzanie obiektem również wyjdzie nam śpiewające. Teren został przekazany sekcji wędkarstwa Klubu Sportowego Niwa Łomazy i ze zbiórek, ze sprzedaży zezwoleń. Również dwa razy w roku teren jest zarybiany właśnie przez wędkarzy. Wędkarze dbają o to miejsce, Klub Sportowy Niwa i zrzeszone osoby dbają o ten teren, tak jak tutaj widzimy. Jest sprzątanie, koszenie, także należą im się wielkie podziękowania.
wierzę, że będą dobrymi gospodarzami tego miejsca. I mam nadzieję, że mieszkańcy będą mogli miło spędzić tutaj czas, nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości, ponieważ to miejsce będzie zmieniło swoje przeznaczenie. Jest to teren rekreacyjny, nie tylko dla wędkarzy. Widzimy w ostatnich tygodniach, miesiącach, tam naprawdę wzmożony ruch na tym terenie. Także cieszę się, że ten obiekt został zrewitalizowany i znajduje się na mapie turystycznej w gminie Umazy, ale również powiatu bielskiego.